Dzień dobry, moi drodzy. To chyba nie jest Polska. Bynajmniej chciałoby się, żeby to nie była Polska. Znieczulica, ignorancja, pycha, zadufanie. Tak oto można by określić dzisiejszą Europę, oglądając to nagranie, gdzie przez niecałe 2 minuty obok leżącego na chodniku człowieka przeszły dziesiątki ludzi. Młodych, starszych, ludzi z dziećmi, ludzi uśmiechniętych, jedzących, sytych i zadowolonych z życia osobników, nieczułych na nieszczęście bliźniego swego. Nikt się nie zatrzymał, nikt nawet nie spojrzał w jego kierunku, aczkolwiek nie dało się leżącego nie zauważyć. A to z pewnością czyjś tato, brat, syn. To jest bardzo smutne. Mam jednak nadzieję, że to tylko eksperyment i ten człowiek po jego zakończeniu podniesie się. Ciekawa jestem, czy ci ludzie na wigilijnym stole postawią dodatkowe nakrycie dla wędrownika. Niszczą się dziś prawda, państwa, narody, stosunki międzyludzkie. Prześladowani też patrioci, którzy temu niszczeniu z całej siły usiłują zapobiec. Jutro o godzinie 9:45 w Poznaniu kolejna rozprawa Pawła Kondratowicza. W styczniu też sprawy Mirosława Rostonkowskiego, Wojtka z Marcinem. Przewiduje się ich chyba aż 6, jak nie więcej. Musimy wspierać patriotów, pokazywać swoją obecność i swoje niezgody na ich prześladowanie. Walka toczy się o nasze być lub nie być. To jest dług przed tymi, kto z takim trudem wywalczył dla nas wolną Polskę i obowiązek przed przyszłymi pokoleniami, aby zostawić im wolny, piękny kraj. Kiedyś zobaczyłam takie oto nagranie mówiące o reakcji Rosji na sankcje Zachodu. Coś mi to przypomina. Takie spotkania pod salami sądowymi to nie tylko wsparcie dla naszych liderów, ale też powód, aby kolejny raz spotkać się w gronie przyjaznych ludzi, rozumiejących się z półsłowa i patrzących w jednym kierunku. I tak powinno być, kochani. Kto może, kto blisko, jutro do Poznania na sprawę wspierać Pawła Kondratowicza. Wytrwałości wszystkim życzę. Razem jesteśmy siła. Był tam jeden, który mi zaprzeczył. Można o nim zapomnieć. To tylko mrówka. Masz rację, to tylko mrówka. Tak, przecież to są maleństwa. Maleństwa. Wyobraźmy sobie, że to ziarenko to mała mrówka. Czy to boli? Nie. A teraz? Chyba żartujesz. A teraz? Pozwól jednej mrówce powstać przeciwko tobie, a wszystkie powstaną przeciwko tobie. Te małe stworzenia przewyższają nas liczebnie w 100 razy. Jeśli zdadzą sobie z tego sprawę, będzie po nas.